Edukacja poprzez zabawę to główny cel ulicznej gry miejskiej śladem Jana Długosza, którą w ramach Tygodnia Bibliotek dla gimnazjalistów zorganizowała Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Witam serdecznie naszych wspaniałych graczy, reprezentantów trzech wieluńskich gimnazjów, klas pierwszych, trzech wieluńskich gimnazjów, gimnazjum numer 1, 2 i 3 wraz z opiekunami. Ja tylko jak to zwykle, słuchajcie, w punkcie startowym sprawdzę listę obecności. Chciałam wyrazić w imieniu pana burmistrza Wielunia wyrazy też szacunku dla wszystkich uczestników, ponieważ podtrzymując tradycję naszego miasta, która jest pielęgnowana przez pokolenia mieszkańców Wielunia i ziemi wieluńskiej, tradycję, która polega na okazywaniu szacunku dla wybitnych postaci historycznych, na dbaniu szczególnie o zabytki naszego miasta i ziemi wieluńskiej, podczas właśnie dzisiejszej gry ulicznej, gry miejskiej, wy jako młodzi ludzie, uczniowie pierwszych klas gimnazjów w Wieluniu, będziecie mogli przypomnieć sobie oraz pozostałym osobom, które będą czy słuchały, czy oglądały też ten program, czy relacje z tego programu, o wybitnej postaci, jednej z najwybitniejszych postaci historycznych, która się przyczyniła też do promowania naszego miasta i naszej ziemi wieluńskiej. Podczas tej gry miejskiej właśnie wy będziecie odpowiadać na pytania, które będą polegały też na znajomości życia, historii Jana Długosza. Chcę tylko przypomnieć, że w Wieluniu znajduje się nazwa ulicy Jana Długosza, nazwa szkoły, zespołu szkół numer 2. Każda z pięciu grup na starcie otrzymała mapę i rozpoczęła wycieczkę śladami Jana Długosza. Pójdziemy sobie do kolegi. Kita Karolina. Finałowym akcentem było rozstrzygnięcie konkursu w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie wręczono nagrody ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, gminę Wieluń i posła Cezarego Tomczyka. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Czarne Stopy z gimnazjum numer 1. Licznie zebranych gości zainteresowała nazwa drużyny. Mnie zawsze będzie się kojarzyć z wczesnym dzieciństwem i z książką. Sami uczniowie przyznają, że gra uliczna to świetna zabawa połączona z edukacją. Było bardzo fajnie. Bardzo super, naprawdę świetna zabawa, przy okazji trochę edukacji, także spoko. Naprawdę bardzo fajnie, połączenie edukacji i zabawy. Mogliśmy pobiegać, oczywiście na początku nas pani wyprzedziła, nie mogliśmy jej dogonić. No i naprawdę fajny konkurs, bardzo nam się podobał. Jan Długosz to taka postać niekwestionowana w historii polskiej i myślę, że każdy młody człowiek powinien wiedzieć, kto to taki. Nie tylko ci, którzy biorą udział w konkursie, ale miałabym takie przesłanie, życzenie, żeby każdy Polak wiedział, kto to był Jan Długosz. Drugie miejsce zajęła drużyna Stokrotki, również z gimnazjum numer 1, a trzecie gimnazjum numer 2. Zanim wręczono nagrody, wiedzę na temat Jana Długosza przekazał regionalista Adam Ustyniak. Fajnie było? Tak. Patrzcie, ja mam aparaty słuchowe, nie dosłyszę. Fajnie było? Tak. No, i to jest fajne, że było fajnie. Powiedzmy, poszliście śladami historii. I tak troszkę inaczej to było, bo ta historia historii w szkole, to jest taka bardzo potrzebna, nie możemy negować, ale to jest tak, nauczcie się od domu, zapamiętajcie daty, te, odpytamy, zapomnijmy i jest wszystko dobrze. Dzisiaj szliście też śladami tej historii, historii regionalnej, o której jeszcze troszeczkę powiemy. Przy okazji poruszaliście się, poznaliście Wieluń, chociaż Wieluń znacie.